Hej wszystkim z tej strony, Soła, to jest kolejna misja w StarCraft 2. Dobra, zaraz znów będzie intro. Przed chwilą wielkie laboratorium żeśmy oczyścili z super obcych zertosów, takich sobie nazwałem. O, będzie to. Co Mengsk pogrywa? Wygląda na to, że tworzy własną armię obcych. Nie wiem jak, ale udało mu się stworzyć hybrydę Zerga i Protosa. Chyba jeszcze ich nie udomowił. Przynajmniej laboratorium jest rozpieprzone. Tak, ale to jest tylko jedno laboratorium. Kto wie, ile jeszcze ich jest? Tylko jedno laboratorium, ale... O, 11 minut później. Nie 15, nie 10, 11 dokładnie. I jesteśmy znów w kantynie. O, zobaczmy sobie, co mówią w newsach. I nowe projekty badawcze. Tutaj Kate Lockwell dla UNN. Donny Vermillion pozostaje na zwolnieniu lekarskim. Wracaj do nas szybko, Donny. Już za chwilę rozpoczniemy transmisję 10-częściowego expose na temat korupcji w strukturach Dominium. Jak wysoko sięga? Teraz jednak chciałabym powrócić do tematu Tarsonis i zagłady tej planety. Miliony wymordowanych rodzin. Miliony ludzi rozszarpanych przez zergi. Stosy zwłok, opuszczone miasta. Odtwórzmy to nagranie jeszcze raz. Będę rządzić tym sektorem, albo wypalę go na popiół. Stójcie, tutaj nie można wchodzić! Z rozkazu Służby Bezpieczeństwa Dominium przerywam nadawanie tych wiadomości. No i koniec. W końcu cię dorwaliśmy, Arcturus. Teraz już wiesz, jak to jest być pod ostrzałem mediów. Donny Vermillion już nie nadaje. Koniec z Donnym Vermillionem. Zobaczmy sobie, co możemy tutaj wynaleźć w naszym laboratorium wesołym. O, nad protosami nam. Mhm. Którą, czy lepiej Ravena sobie zrobić, czy tego Orba? Jak myślicie? Nie pamiętam, jakie czary miały jedno i drugie, ale chyba lepiej tego. Ten może działka stawiać, pamiętam. A, weźmiemy Ravena. O, wykrywa zamaskowanych i zagrzewanych wrogów. Może rzucać wieżyczki automatycznie. I roboty obrony punktowej. I pocisków ten. O, i takie pociski. Pociski, a ten co może? O, i naprawia jednostki mechaniczne pobliskie. Powiem wam, że chyba ten. Że chyba tego sobie wezmę. Ravena to w dwójce każdy ma. Normalnie jak się gra w dwójkę tego StarCrafta, to Raven jest dostępny, a Orba nie ma w dwójce, bo on był tylko w jedynce dostępny i tylko w kampanii jest. Dlatego sobie go wzięliśmy. Zobaczmy. Oj, nie możemy go ulepszyć. Może to i lepiej, bo byśmy pewnie kasy nie mieli. Dobra. No i lecimy, zobaczmy, co jest w tym na mostku dla nas do zrobienia. Jakieś misje do wyboru. O nie, to ta misja ze słońcem. Kurde, misja ze słońcem. Misja ze słońcem, wiecie, co zrobimy na normalu. Ludzie z Mobiusa znów się przegrupowali po tym, jak zergi przegoniły ich z dotychczasowego miejsca. Tą misję już robiłem, więc nie będziemy słuchać, co tam. Planeta Tyfon. Nie wygląda tak źle. Tak. Czujniki wskazują... O! Poczekaj, co do... Déjà vu. Emisja gwiazdy wzrosła nagle o 500%. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zwolnij, Matt. Co to znaczy? Znaczy, że za kilka godzin gwiazda wybuchnie. Tymczasem planetę bombardują fale ognia. Ogień. Czemu to zawsze musi być ogień? Dobra wiadomość jest taka, że na planecie znajduje się sporo zasobników z zaopatrzeniem. Nie będziemy więc musieli budować magazynów. No, to już coś. Więc gdzie jest artefakt? Tam, wśród tych wszystkich protosów. Nasze mobilne budynki powinny przemieszczać się tak, żeby wyprzedzać ogień. Ale będziemy musieli złomować wszystko, czego nie uda nam się zabrać ze sobą. Chyba się tam nie wybierasz. Chodź, brachu. Mamy jeszcze kupę czasu, zanim to słońce wybuchnie. Świetnie, no dobra, bierzmy ten artefakt i zabierajmy się stąd, zanim królowa Ostrzy się po niego zgłosi. Zabierajmy się za artefakt, powiedział koleś, który chodzi w zbroi po statku kosmicznym.
cały dzień i całą noc i pewnie też w niej śpi. No ja już tą misję robiłem, ci co oglądają kanał to mają tego świadomość i niestety nie udało mi się uciec przed słońcem. Znaczy przed słońcem to może uciekłem, ale wpadłem prosto na protosów, którzy mnie załatwili. Znaczy to pewnie dlatego, że w ogóle banshee nie używałem, które są podstawą, widzicie tu, jednostką w tym. Mam nadzieję, że zabrałeś się do opalania, kowboju. Nie teraz, słon. Spokojnie, ważniaku, mam dla ciebie coś, co ci się przyda. Banshee. Te maleństwa potrafią nieźle przyrżnąć siłom naziemnym. Mają też dobre maskowanie i jak to ich nie kochać? Widzicie, dobre maskowanie, wszystko jest w porządku. Koło tych protoskich dział potrafią wykryć nawet zamaskowane banshee. Więc wszystko jest spoko, myślę, że teraz zrobię na normalu, sobie dałem, tak ułatwiłem trochę sprawę, ale cóż miałbym zrobić? Dobra robota, postawmy bazę i zdobądźmy artefakt. Śmiało! Dobra. To co, banshee mamy budować, a tu mamy budować czołgi, tak? Oj kurde, miałem mula rzucać na ten. Powiedział mi ktoś, że jak rzucę na kryształ muła, to on od razu sam wydobywa, co jest bardzo fajną sprawą, moim zdaniem przynajmniej. Transmisja przychodząca. O. Dzień się, Reynorze. Oczekiwaliśmy twojego przybycia. Teraz zapłacisz za zbezczeszczenie świętych relikwii. 200 gazu. Do diabła, znowu ci Taldarimowie. Powinni nauczyć się, kiedy odpuścić. Nie zostawiaj mnie tak. Gotowy do... Wyjące silniki. Gotowa do startu. Tego do naprawiania sobie zrobię, wiecie? Orba, fajna sprawa. Dużo gazu kosztuje, a ja zazwyczaj mam gazu za dużo. Jest już lekarz. Więc powiem wam o Imula na kryształy. On od razu będzie wydobywał, tak? Świetnie, o takie komentarze się dla mnie liczą. Ja już teraz wiem, o co chodzi i tak będę robił. To tu jeszcze dwóch marinów może doróbmy. A tu może coś latającego, co jakby nas przypadkiem chcieli z powietrza rozwalać. Co jest raczej mało dość prawdopodobne, ale zdarza się. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? O, te promienie teraz będą tak trochę chyba powoli szły. Wkraczam do akcji. Świetna sprawa, leczenie, wszystko mamy. I kolejny czołg. I kolejny czołg. I jeszcze sobie tutaj banshee zrobimy. I tych też byśmy sobie zrobili. Nasłuch w toku. O. Gotowy do plądrowania. Dobra, banshee. Stworzony do walki. Zobaczmy, co mamy tu. Jakiś glizda chodzi jakaś po ziemi. Mayday, mayday. Tutaj tylko A naciskamy, bo jest... Fajnie się tutaj steruje. Wkraczam do akcji. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No to zrobiłem, kurde, akcję jak zwykle. Ja zawsze to samo robię, wiecie? Zapomnę o czymś. Czegoś nie zbuduję, coś zbuduję za dużo. Cały Soushibo. O nie, tych już mogę budować, tych nie chcę. Nastawiam już. Gdzie boli? Dostrojone. Czy to śmiertelne? Nadal tu jest? Ach. Już lekarz? Zawsze to samo po prostu, zawsze to samo. Dobra, chodźcie tutaj, lepiej postójcie trochę, co? Co jest? Nastawiam uszu. Czekam na przesłanie rozkazów. Gadaj! Uwaga, za chwilę nadciągnie fala ognia. Wymagana ewakuacja bazy. Co wy gadacie, już? Ta placówka Taldarimów znajdująca się na wschodzie stanowi idealne miejsce dla naszej bazy.
Musimy tylko wyeliminować ich i zająć tamten teren. Paśmiał! Nasłuch w toku. Pokaż, na co cię stać! Dobra, będziemy się później przenosić. Zdążymy tu jeszcze, o kurde, pozostało 55, ale ja tu jeszcze coś robię. Tych muszę tu. Dawaj, dawaj. No dawaj! Ale rąbnie! Ta baza Taldarimów znajduje się w dogodnym dla nas miejscu. Wystarczy się nimi zająć i przejąć teren. No. Oj, fuck, prawie swoją jednostkę rozwaliłem. Łeb w dupie są. Czyżby te ci protosi jeszcze tu gdzieś na nas szli? Czy mi się coś zdawało? Oj, uciekajcie, uciekajcie, moje jednostki, uciekajcie! Nie, fuck! Przydałaby się nam pomoc! Odbieram! Bez problemu. Dobra. Wszyscy są uratowani. Lecimy. Sorry, że tak małomówny jestem. Ale mówię, w StarCraftie to ja zawsze jestem małomówny, bo muszę się bardzo skupić. Czekam na przesłanie rozkazu. Wszystko mi się udało, powiem wam. Dobra, jest okej. Baza Taldarimów została oczyszczona. Teraz powinniśmy mieć pole do manewru. Poświęcenie naszych wojowników nie pójdzie na marne. Z radością oddamy życie. Jakie pole do manewru, ludzie? Może tu mi się uda jeszcze. Nie, tych mi się już nie uda zrobić. Chyba że. Dobra, tutaj. Tu znów bym zrobił to. Tu bym może medyków. A tu oczywiście to. I jedziemy dalej, co? A tu sobie czołg zrobimy. O. Jest już lekarz. Rozbudowa ukończona. Dobra. Zobaczmy, czy tu nie ma jakichś protoskich, o właśnie, o tym mówię. Załatwione. Jest już lekarz. O, świetna sprawa, tylko jak oni... Aha, bo tu są te, dobra. Zastanawiam, jak oni mnie widzą. Dostrojona. Okej. To już załatwione. Żadnych mądrości tu nie ma, ale można zrobić to, to i z powrotem do bazy. Oczywiście ja zapomniałem, że mam budować. Ale już jest chyba okej. Tu bym jeszcze zbudował do gazu. I co, jesteśmy? A naprawiła mi wszystkich? Kuleczka jest niezła, powiem wam. Kurde, ona wszystko naprawia, ale fajnie. Świetna sprawa. A tu miałem sprawdzić, czy to mi może jest. Haha, i co? I oni mi zrobili, teraz jeszcze. No, super sprawa. Zatankowany, gotowy do drogi. Super sprawa, powiem wam. A ten też tu idź pozbieraj. Oj, 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 Archon, Archon. Przyjęłam. Wyjące silniki. No, i poszedł. Dobra.
minerałów wyczerpane. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? O, ja ci jak mnie widzą? Coś tam jest, że mnie widzą. Dobra, idę tutaj. Tego bym jeszcze zbudował. A tu, no też bym czołgi jeszcze porobił. I oczywiście tutaj. Czy tu jest jakiś artefakt, czy tu są tylko minerały? Otwierdzam. Na słuch w to. Odbieram. Czekam. Pole minerałów wyczerpane. Dobrze, że gram na normalu, bo bym, kurde, tu miał ciężko. Jazda. Tu jest jakiś gaz? Jaki to ma zasięg, olbrzymi? Wkraczam do akcji. Odkrywca gotowy do służby. To jest jak R? Przydałaby się nam pomoc. Syfa puściłem na nią. Idzie się. Jazda. I co, to zabiera im życie, czy co? O, nie wiem, kurde, teraz coś nie... Aha, nie mogę zniknąć, bo na kulce mam wszystko ustawione, ale to nic. Nie wiem, po co by mi było więcej gazu, ale... Ja miałem jednostki budować, ale chyba buduję, wiecie? Albo i nie. Gazu mam sporo. I to by było na tyle. Mulem nie trafiłem w tego, w kryształki. Chyba już mam dużo jednostek, wiecie? Przydałoby się tu trochę wyjść z tego. Tempo, tempo, tempo! No, jest spoko. Witam dowództwo. Zatankowany! Jest już lekarz. Pole minerałów. Wow, ale będzie bombardowanie. No nieźle, wiecie co? Jeszcze tych trzeba. Dobra, ty wstajesz i lądujesz, nie wiem, tutaj. Niedozwolona strefa lądowania. A wy idźcie to wydobywać, a wy sobie tutaj chodźcie. No, muszę więcej wikingów porobić. Bo mnie tu chłopaki zmiażdżą trochę. No tak poza wikingami to chyba nie bardzo mam co do roboty. Siedzę w tym po uszy. Nastawiam uszy. Ciekaw jestem, czy ja w ogóle tu powinienem iść. Chyba nie bardzo, ale... Co mi tam, nie? O, ten wiking daje radę, powiem wam. O! Nexus, jak Nexusa rozwalę, to będzie poczyszczone. Te kuleczki w sumie też by tu mogły polecić, co? No, robimy wikingów więcej. O, powoli teraz idzie ten. Więc jest spoko. Chodzi mi o słonko, powoli idzie. Nie wiem, gdzie tu jest ten. Aha, już wiem, dobra. Oni przecież mają zasilanie z tych. Zapomniałem, jak to się nazywa, wahadłowce. O kurde, wszystkie moje jednostki tu poszły. Dobrze, że nic po drodze nie spotkały złego. A może spotkały? Dobra. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że chyba dobrze mi idzie. Wiadomo, poziom łatwy to jest łatwo, nie? Nie mogliśmy się spodziewać tu czegoś trudnego po tym. Witam dowództwo.
Więc wielkiego bola zrobiłem i idę do przodu. Czekam na przesłanie rozkazu. Oj, oj, Templar. No, żeby mnie teraz za dużo tutaj jednostek nie rozwalili. Dobra, wróćmy się trochę. Musiałbym się dostać tam do moich tych. No, tutaj do moich jednostek trzeba wrócić, bo to jednak trochę... Trochę się zapędziłem. Coś tu zużywa więcej gazu niż potrzeba, nie. Wszystko maluśko gazu zużywa. Za mało minerałów. Okej. To idziemy tutaj, bo tutaj chyba niby następna... O, jest. No powiem wam, że na tym hardzie to było wiele trudniej. Maluśka była ta mapa. Znaczy mapa, szybko strasznie ten. Szybko strasznie się wszystko działo. Promień słoneczny mnie zabijał, a teraz jest okej, całkiem przyjemnie się gra. Właściwie nie ma żadnego, to nie jest jakiś poziom trudności teraz. Przeciwnik nie stawia w sumie żadnego oporu, idę sobie na nic nie patrząc, ale taka jest ta misja, że jakoś nie bardzo mam ochotę tutaj ją kilka razy robić. Tylko dlatego, że mnie słonko goni. Dokładnie. Jest już lekarz. Gotowy do akcji. Dobra, idziemy dalej. Widzimy cię. Ciekawe, czy wszystkie te, mam nadzieję, że wszystkie badania nad procesami będę miał, nie? Bo jak mi się, jak coś ominę, to się zdenerwuję potem. Chyba, że trzeba było gdzieś się gdzieś na początku wrócić do tyłu kawałek. Wrócić do tyłu, ale powiedziałem. Dziadek by mnie za to skarcił strasznie mój. Dobra, wjeżdżajcie tu czołgi i się rozkładajcie, bo trzeba tutaj zrobić misję porządek. Oj, pięknie. No teraz powiem wam, że to wygląda jak jakaś bitwa. Bitwa o Śródziemie czy coś. Całkiem gorąco jest. No, gincie wszyscy. Nie, mamy artefakt. Och, udało się. O, a to co? Jeszcze tutaj do rozwalenia. Rozwalajcie. Okej, artefakt zabezpieczony. Do maszyn, chłopaki, zabieramy się stąd. No jakbyśmy mieli przegrać. Aha, bo się zabieramy, bo słonko nas goni. Będziemy cię ścigać po kraniec wszechświata, Jamesie Raynorze. Ten koleś niewzruszony. Umarł po tysiąckroć. Nie odpokutujesz za swoje bezmyślne świętokradztwo. Tu mu leci na głowę ogień. To się nie przejmuje. No niszcząc się do... No, misja zrobiona, to jest najważniejsze, mówię. To nie była moja jedna z moich, jakby... To była misja, za którą najmniej przepadałem, jakbym sobie teraz pomyślał. Najmniej przepadam, jeśli pomyślę sobie o wszystkich misjach, bo jest na czas, a ja nie lubię misji na czas, nie lubię, jak mnie ktoś pogania. Chociaż dzięki temu mamy 24 minuty skończoną, a nie znów jakieś 40 czy coś. Dobra, trzymajcie się, cześć.